Pierwszym objawem zwrotniowym choroby stawu biodrowego, która nazywa się artroza, są dolegliwości bólowe. Pacjent zwykle zaczyna odczuwać te dolegliwości bólowe w okolicy biodra. Czasem się lokalizują w pachwinie, co jest bardzo typowe, czasem w okolicy bocznej, czasem uda, czasem w okolicy pośladka. Dolegliwości bólowe mają związek z aktywnością. To jest niezwykle charakterystyczne dla choroby zwrotnieniowej. Przy odpoczynku, przy braku obciążenia takie chore biodro nie boli. Ono zaczyna boleć przy pierwszych krokach, przy pierwszych ruchach, potem te bóle nieco łagodnieją i pojawiają się ponownie po przeciążeniu. Im większa aktywność, tym większe bóle. To jest jedną z charakterystycznych cech choroby zwrotnieniowej. Potem pojawiają się ograniczenia zakresu ruchów, zwłaszcza obrotu do wewnątrz. Może się pojawić utykanie i skrócenie kończyny. Taka pełnoobjawowa choroba zwrotnieniowa charakteryzuje się dużymi dolegliwościami bólowymi, które sprawiają, że pacjent musi korzystać z laski, przyjmować leki przeciwbólowe, pacjent utyka, jego codzienna aktywność jest bardzo ograniczona. W momencie, kiedy dezorganizuje to codzienne życie pacjenta, jest pora na rozpoczęcie leczenia. Choroba zwrotnieniowa stawu biodrowego jest rozpowszechnionym schorzeniem, które dotyka znaczną część populacji. Ale nie każda dolegliwość bólowa zlokalizowana w okolicy biodra jednoznaczna jest z obecnością tej choroby zwrotnieniowej. Diagnostyka jest bardzo prosta. Ona polega na zebraniu wywiadu, przeprowadzeniu badania klinicznego, które polega na ocenie chodu, pomiarze zakresu ruchów, a potem wykonaniu szeregu badań obrazowych i dopiero porównanie tego, co nam powie pacjent o dolegliwościach, z naszymi obserwacjami, które wynikają z tego, jak przeanalizujemy sposób jego chodzenia, jak zbadamy zakres ruchów i z tym, co zobaczymy na zdjęciach rentgenowskich, obrazach rezonansu magnetycznego, pozwoli nam postawić precyzyjne rozpoznanie. Istnieje wiele chorób, które maskują obecność choroby zwrotnieniowej, gdzie staw biodrowy czy staw kolanowy są zdrowe, a dolegliwości, które pacjent odczuwa w tej okolicy, są spowodowane zupełnie inną chorobą. Dlatego diagnostyka nie może być pobieżna, musi być dokładna i precyzyjna. Ona warunkuje skuteczne leczenie.